I was just your slave. Never been treated right. Cześć. Postanowiłem właśnie dzięki filmie Strange Summit, która mi po prostu dała taką opaskę na testy, twierdząc, że jest to po prostu genialne rozwiązanie. Postanowiłem to sprawdzić. Posłuchajcie, wydawać ona kosztuje 300 zł, ten protektor. Teraz jest za 200 zł i wydawać 200 zł za kawałek, jak się to nazywało? Wyleciała mi ta nazwa tego. Na P się nazywa ten materiał polimeru na felgę. Czy to jest warte tej ceny i czy warte dołożenia 250 gram do koła? Od razu zaznaczam, to jest minus tego. 250 gram to waży. Ale cóż, przejdźmy do testu. Pierwszy test wykonam z moją małą, wierną, czteronożną asystentką Lili. O. Która ma naprawdę spory ścisk szczęk. Jest to mała, młoda amstafica, która na pewno nie podaruje sobie takiego kąska czegoś, w co da się wbić zęby. Także pierwszy test o niewinnie brzmiącej nazwie Lili. Zaliczone. Drugim punktem testu to było przejechanie się po takich moich znanych ścieżkach, na których rozwaliłem opony, właśnie rozwaliłem felgi. To jest w pierwszej połowie dnia przejechałem się na DH+, na Enduro Trace. Słuchajcie, tamten młodnik to jest dla mnie w ogóle taki poligon doświadczalny DH+. To jest takie... Wiecie, no wiem, jak ten rower tam się zachowuje, znam tą trasę, więc wiem, gdzie można ciąć. Te dwie hopki, trzy hopki, w sumie cztery na upartego. Ta kiepa prosta, taka w tych kamieniach. Przeżyło. Czerwony do Buczkowic, czyli szybki szlak z dużą ilością kamieni, gdzie naprawdę można przetestować taką opaskę. Jedziemy. Ok, a teraz montaż. Najbardziej to mnie interesuje, czy da się to wymienić bez przelewania mleka i na ściągniętej jednej części opony. Trzeba ściągnąć całą oponę. Powiem wam szczerze, to jest... Inaczej sobie to wyobrażałem. To siedzi dosyć szczelnie. To ma sens. Okay, zobaczymy, jak się zakłada opona na to. Jedna strona siedzi. Domyślam się, że drugie koło już poszłoby mi sprawniej. Generalnie po prostu trzeba pokombinować tyle.
siedzi 40 sekund, druga strona. Ok, teraz obczyścić z mleka. Na początek sprawdzę, czy da się napić, uda mi się to nabić samą pompką. Jak nie, to użyjemy, gdzie my to mamy? Linii. Gdzie to? A, tu jest. CO2. Dobra, nie babram się. Dwutlenek. Montaż skończony, oceniam jako bardzo prosty, serio. I was just your slave. To uczucie takie, wiecie o co chodzi, takie lekkie podekscytowanie, spakowanie, jeszcze tak ciemno, nasz już się rozjaśnił, że wschód słońca praktycznie, ten taki dreszczyk emocji, wszyscy tyrają do pracy, jest środek tygodnia, a wy sobie jedziecie w góry. Genialne. Startuję z niewielkiej miejscowości Likawka. To jest około, nie wiem, to jest, ona graniczy z Różomberokiem od północy i tutaj niebieskim szlakiem będę wspinał się na Choć tak pośrednio. Zaraz wam pokażę, na końcu filmu wam pokażę moją osłonkę na transport, podczas transportu elektryka, jaką sobie kupiłem. Słuchajcie, jest to ważne, bo właśnie mi wyskoczył błąd na baterii, a było to związane z tym, że jechałem po prostu przez mgłę. Jak widzicie, ta piękna mgiełka była przed chwilką jeszcze bardziej intensywna, niżej siedziała i po prostu dostała się do wtyczki wilgoć. Tu wyskoczył błąd i to trzeba po prostu wytrzeć. Bo ile to jest szczelne, widzieliście, w Bieszczadach jechałem po potoku, nie było z tym problemu, to no jeśli to nie jest, jest to rozszczelnione, to dostaje się wilgoć. Zaraz zobaczymy, czy jest ok, bo jak nie jest ok, to znaczy, że coś się schrzaniło. Jest ok, jest. Fajny klimacik, nie? Szlak robi się naprawdę przyjemny, wąski, śniegielek, super. Stredna polana, właśnie tam odbije na zielony szlak, którym prawdopodobnie wejdę na Choć. Zobaczymy, 2.20, 9.40, czas start. Troszkę mi się uwija, więc turbo i jedziemy. No niestety, czar prysł. Ten piękny szlak był tylko drobnym wycinkiem. Teraz jadę już taką szutrową drogą, co nie ukrywam, na podjazd dla mnie jest akurat korzystne. Ja Słuchajcie, żebyśmy się dobrze zrozumieli, dlaczego ja się w ogóle porwałem na tą drogę. Zobaczcie, jak ona wygląda na mapie, a jaka była w realu. Tu po poziomicach ona jest o wiele łagodniejsza niż szlak. Nie wyobrażam sobie, jakby szedł szlak. I powiem wam szczerze, jestem trochę w kropce, jeśli chodzi o zjazd tędy. Okej, pojadę czerwonym chyba, bo 2-4 km. Ale dało w dupę, masakra. Patrzcie. Czekajcie, tak drze. No nie będzie tego widać, ale tu jest.
Tak więc jak będziecie szli w rejon Chocia, poćwiczcie sobie gdzieś na boisku, placu zabaw, czy uniesiecie elektryka. Masakra. Lala. Nie, tu jest nie do zjechania, przynajmniej dla mnie. Pojadę czerwonym. Wiecie co, w takich sytuacjach doceniam, że nie dałem sprężynowego dampera. Tylko że tak tą wagę w miarę optymalnie trzymałem. Serio. Tam jest wielki Choć. W linii prostej, około 500 metrów, w pionie 100. Dzisiaj sprawdzam tylko i wyłącznie rock stopa, czyli tą opaskę, ten protektor z poli. Znaczy zapomnę tej nazwy. Dobrze, także czerwonym, a potem zielonym i niebieskim do tej miejscowości, z której przyjechałem. Wszystkie kamienie są mokre, takie mydła, wiecie o co chodzi? Jest trudno, naprawdę trudno. Jak widzicie, teraz jest to szczelne. Pokażę wam coś. Nie, żebym się jakoś specjalnie przypieprzał do tego, nie? Bo tak sobie obejrzałem tą obręcz. Jedna wgniota. I tu, gdzie jest wentyl. Zobaczcie sami. Druga konkretna wgniota. Słuchajcie, no podsumowując, na pewno taka opaska będzie punktem stałym w moim tylnym kole, na pewno. Przednie moim zdaniem nie ma sensu, ale tylne na pewno. Raz, te wgnioty moim zdaniem z dużą dozą prawdopodobieństwa skończyłyby się uszkodzeniem przynajmniej opony, a przynajmniej jakimś tam wyciekiem mleka. Tutaj nie było nic, nie ma, nic nie wypluło. Natomiast słuchajcie, daje ta. Ten protektor daje taki spory komfort psychiczny w napierdzielaniu, w jeździe po kamieniach, po szybkiej jeździe po prostu kamieniach. Tak jak na przykład macie właśnie czerwony z Buczkowic do Buczkowic, czy tam DH+, gdzie po prostu tam się tylko trzyma kierownicy i w sumie nic więcej się tam nie robi. Także no spisuje się. Moim zdaniem zdała ta opaska egzamin. Będę to testował dalej, jak coś się z tym stanie, na pewno was poinformuję. Tak myślę, ale nie ma, no łatwo się montuje, koło przeżyło pomimo dwóch wgniotów, jest ok. Do następnego, cześć.